Dzień dobry, Czesiczenku. Nie witajcie na kolejnej wyprawie. Jestem w lesie, w którym już bywałem. I dzisiaj przyjechałem tylko i wyłącznie specjalnie dla Danieli. Może zająca. No i oczywiście może jakichś ptaków. Ale najbardziej mnie tu dzisiaj interesują Daniele w tym lesie. Więc czemu by tego nie zrobić? Póki jeszcze nie leje. Sezon, że tak powiem, opadowy jeszcze dobrze się nie zaczął. Trochę jest mokro, zobaczymy jak wyjdzie. Będę zmierzał przez taki ciemny las. Mam nadzieję, że będzie mnie tam widać. Oczywiście chcę być bardzo cicho i zrobić to wszystko z podchodu. Także teraz wyjdę tutaj za ten zakręt. I tam już mogą być właśnie na tej drodze, po której teraz idę, tej leśnej. One mogą już sobie tam, nie wiem, czaić, żerować. Po prostu stać. Kto wie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Dlatego cisza i spokój. I mam nadzieję, że tak po prostu z podchodu dzisiaj jakąś zwierzynę uda się schwycić. Do wschodu słońca mam jakieś 10 minut. Tam już kolorki nabiera to wszystko. No i zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Nie wiem co o tym myśleć, bo tam na drodze stoi zaparkowany samochód. Czy ktoś tu jest, czy porzucony samochód jest? Na pewno nie będę tego sprawdzał. Ale gdzieś tu chcę wbić teraz ten ciemny las i przejdę w głąb. Także teraz naprawdę cisza i spokój. Chyba trwa wycinka. Gdzieś tam dalej. Na 100%. Jadą z drzewami. Masakra. Dobra, wbijam tutaj. I mój plan jest taki, żeby przejść tam. Ten inny las. No i tam się porozglądać. A myślałem, że odpocznę generalnie. A tam gdzieś za mną wycinają ten las. Dramat. Pewnie nawet mnie nie widzicie. I muszę uważać, jak stawiam kroki. Samiec. Jest ich pewnie więcej. Jest drugi. Ale jasno.
zrobił. Szkoda, że jest taki gęsty ten las. Kurde, nie wiem co robić. Podejdę 2-3 kroki. Jest tak gęsto. Muszę być bardzo nisko. Przeczesuję wzrokiem tą okolicę. Ale gdzieś sobie odeszły dalej na pewno i nie wystraszyły. Nie ma takiej opcji. Chyba, że mnie wyczuły, ale totalnie nie ma wiatru. One gdzieś tu na pewno w okolicy są. Ale jak kapitalnie, że tak od razu w zasadzie. Przyczaję się tu jakieś 10 minut. Zobaczę, jak się sytuacja rozwinie. Przemieściłem się odrobinę z tego lasu za mną. Niestety nic nie widzę. Jedynie rudzik mi tutaj pięknie śpiewa od czasu do czasu. Ale Danieli nie widzę. Chyba poszły gdzieś dalej, więc pomalutku będę się też przemieszczał. Maksa wyryte. Więc tu jest ich miejscowa, że tak powiem. Pewnie jedna z wielu. Strasznie gęsty jest ten las. Pełno śladów.
Jestem już dosyć głęboko w tym lesie. Tam cały czas wycinka trwa. Teraz słyszę coś z tamtej strony. Też jakieś maszyny włączyli. Więc nie wiem, czy tutaj dzisiaj się uda. Jeszcze cokolwiek wyszukać. Szkoda. Nie wiem, czy mi to pomoże czymkolwiek. Jeszcze tak czy siak nic nie słyszałem, nic nie widziałem od tamtego czasu. Przemieszczam się tak co 10 kroków. Przykucam na 5 minut i kolejne. Bardzo jest pochmurno, także trochę to nawet pomaga, bo nie ma takiego kontrastowego światła, także każdy ruch tutaj będzie widać. Zresztą mój też. Słyszałem odgłosy. Słyszę nawoływanie, nie wiem. Nie widzę tu nic. Z tej strony jest bliżej. Adrenalina mi pompuje strasznie. Wiedząc, że jestem właśnie otoczony przez te Daniele. Ale nic się nie wypatrzyć. I popełniłem też błąd, bo nie zabrałem lornetki. Ale to trochę jestem zaniepokojony, bo słychać jakby te maszyny się wbijały w ten las właśnie. Nie wiem, czy powinienem tu być. Widziałem jeden znak, że może być prowadzona wycinka, ale nie spodziewałem się, że tak wcześnie, że dzisiaj. I po co?
co to wycinki. Nie mam pojęcia. Kochani, mniej więcej tak to wygląda. Nie wiem, czy robią tylko przecinki, czy przygotowują się do wycięcia totalnie tego lasu. Danieli już ani razu nie widziałem, ani razu nie słyszałem. Obłęd tu jest. Ale to mi się trzeba. Wyciętego. Zwierzęta mają się podziać w takim razie. Nie ma pojęcia. Kochani, powycinali trochę tego lasu, w którym bywałem często. Znaczy często, no jak zawsze tu jestem, to odwiedzam ten kawałek. Tam kiedyś właśnie wróciłem te Daniele, ale widzę, że jest trochę powycinane również. A tutaj kopane było, widzę. Tu gdzie stoję właśnie. I dosyć świeże ślady. Właśnie Danieli. Przynajmniej tak mi się wydaje. Idę tam zerknę. Co oni tam odpierdzielili? Słabo to wygląda. Widzę, że przejeżdżały tędy ciężkie sprzęta. Tam pełno drzew powycinanych.
tutaj przeszkadzało. Jeżeli nie widzieli całkiem tego lasu, to po co wycinać jeszcze go bardziej? Widzicie tutaj. Nie wycięte drzewo. Tutaj również. Po co? Aj. Nie dość, że Irlandia nie ma lasów, to jeszcze je tak wycinają do potęgę. Masakra. Jestem już trochę sfrustrowany tym właśnie na całym odcinku, więc nawet się nie skupią tak, żeby ciszej mówić. I tak mam, wiatr mi wieje tutaj w plecy. Także cokolwiek jest przede mną, pewnie mnie wyczuje. Masakra, szkoda. Przedzielałem się przez ten las jak kretyn. Jest na maksa wycięty. Przez te wszystkie haszczury przejście jest obłęd. Ale za to widziałem królika. Coś mi się tam udało go nagrać, coś spocić, także fajnie. A ja będę wracał i tak do tamtego lasu, w którym już wcześniej byłem z samego rana, więc tam muszę na chwilę przycupnąć i napić się herbaty, bo oszaleję za chwilę z pragnienia. No i mam nadzieję, że udałoby się jeszcze jakiegoś Daniela zobaczyć i go jakoś fajnie spocić, bo chyba jako takiej fotki nie mam raczej jeszcze. Dobra, muszę coś jeszcze się napić. Thank you.
No więc w porządku, kochani. Zawijam już do domu. Nie ma to najmniejszego sensu. Tam po prostu z tą maszyną szałuję dostać. Fajnie było rano, naprawdę było fajnie rano. Mimo tego, że te maszyny działały. A jednak udało się wypatrzyć te Daniele. Ostatnim rzutem teraz na taśmę już miałem wychodzić prawie, że wyszedł mi paręnaście metrów, jakieś 50, może 30 do 50 metrów ode mnie. Ale nie mam pojęcia, czy mi wyczuł, bo przykamuflowany byłem, zauważył momentalnie, spojrzał na mnie. Zrobiłem mu to jedno, jedyne zdjęcie. Też jeszcze przez wszystkie krzaczory. Także focus peaking dużo dzisiaj musiał działać, jeżeli chodzi o to, żeby przez te wszystkie chaszcze się tam poprzebijać. Myślałem, że będzie odrobinę lepiej, no ale tak to właśnie jest. Niestety, widzicie, takie są realia robienia materiałów i wychodzenia w teren, że tak naprawdę dużo, dużo razy wracamy, że tak powiem, z niczym. Żadnymi kadrami, jakie byśmy chcieli, ale tak jak mówię, zawsze daje nam to jeszcze większą motywację i na pewno będę tu wracał. Odczekam może pół miesiąca, może miesiąc, może skończy się te prace tutaj. Wszystko tu ucichnie, zrobi się troszeczkę chłodniej. No i zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie aż tak lało. Piękny las, ten, w którym tam byłem. Pięknie tam jest, tam zarośnięte, to wszystko naprawdę fantastycznie to wygląda. I na żywo ten cały zapach jest naprawdę fenomenalny, także fajnie tam było posiedzieć te parę godzin. No i spędzić się z naturą i z aparatem. I nauczyć się czegoś nowego, oczywiście skradania się, podkradania, patrzenia cały czas za siebie, że tak powiem. Skąd i jak wiatr wieje. To jest wszystko bardzo ważne, jeżeli chodzi o skradanie się, tym bardziej ssaków i tym bardziej jeleni, czy tam danieli, czy czegokolwiek tam innego, czy lisy. Także wszystko to trzeba brać pod uwagę. Te takie szybkie tipy, ale o tym już pewnie wiecie, także co ja będę wam mówił. Dobra, dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam mega dużo powodzenia na waszych wyprawach. No i czekam na wasze materiały. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.